już przed meczem. Tak się składa, że znamy się z Tomkiem, robiliśmy uprawnienia trenerskie razem i bardzo Tomka lubię i bardzo go cenię jako trenera. Już przed meczem pierwszym powiedziałem, że szkoda, że trafiliśmy na siebie w półfinale. Znaczy to była nasza wina, że trafiliśmy na siebie, bo Jagiellonia zrobiła wszystko, żeby wygrać ligę, a my zajęliśmy drugie miejsce. Gdybyśmy wygrali, to byśmy się, jestem przekonany, spotkali w półfinale, znaczy w finale, bo uważam, że te dwa zespoły, oczywiście szanując zespół Lecha i Legii, powinny się spotkać w finale. Ja jestem pod dużym wrażeniem gry Jagiellonii, też zważywszy na to, że to są chłopcy zbudowani na roczniku 9-8 i 9-9-2. Świetnych chłopaków i generalnie jest to no, przebogaty rocznik. Zazdroszczę trenerowi, oczywiście nie tej sytuacji, w której teraz jest, bo na pewno jest smutek i zawód, ale ogólnie na przyszły sezon no, to jest, nie chcę tam górnolotnie jakichś słów używać, ale no najlepszy zespół, który my też zbudujemy jakiś zespół i mam nadzieję, że się spotkamy w przyszłym roku. Przede wszystkim na początku chciałem podziękować dla kibiców, bo to było, uważam, że to jest święto w ogóle Jagiellonii, klubu, akademii, tak, bo na oko 2000, 3000 kibiców, tak, ci chłopcy swoją grą przez cały sezon jakby dorobili się tego, że ktoś się nimi zaczął interesować, oprócz nas, trenerów, najbliższych tutaj współpracowników w klubie, więc sam fakt, że było tylu kibiców na piłce juniorskiej w Białymstoku, to chyba jeszcze nigdy się nie przytrafiło. To przede wszystkim, tak jak mówię, podziękowania dla kibiców, ale też dla swoich zawodników, bo oni swoją dobrą grą, swoją ciężką pracą na treningach, w przeróżnych warunkach, zasłużyli na takie święto jak dzisiaj. Oczywiście dziękuję również dla trenera tutaj z Pogoni za miłe słowa. A teraz co do meczu. Początek dla nas na pewno, do strzelania bramki. Później mieliśmy taki moment, gdzie indywidualności, na które jakby byliśmy przygotowani, przede wszystkim Piotrowskiego, tak, dzisiaj Walskiego, Listkowskiego czy Gracjana Jarocha, chociaż dzisiaj Sebastian Kowalczyk według mnie dzisiaj rozgrywał bardzo dobre zawody. I oni w tym jakby okresie, w tej drugiej części pierwszej połowy zaczęli dryblować, nabrali taką pewność siebie, przez co my troszeczkę gdzieś tam uciekliśmy od tej gry. Przeciętnie broniliśmy w bocznych sektorach boiska. No i przede wszystkim też dwie bramki zdobyliśmy jakby ze stałych fragmentów gry, bo wyrzut z autu, trochę gapiostwa, niekoniecznie najlepsze nasze ustawienie środkowego obrońcy. Następnie, na co też byliśmy przygotowani, bo Pogoń często z nami w Szczecinie wprowadza piłki długim wykopem przez bramkarza. No, Piotrowski ma tyle wzrostu, ile ma, dzisiaj ja nie mam takiego zawodnika na tej pozycji, który by mógł go przeskoczyć. Wygrał piłkę w powietrzu, spadła ona pod napastników Pogoni Szczecin. No a Gracjan jest na tyle cwany, szybki, taki bystry, że umiał się najlepiej odnaleźć w tej sytuacji, wyszedł sam na sam. Zdobył bramkę na 2-1.